Cześć, dzisiaj będę wymieniał pastę termoprzewodzącą na karcie graficznej. O, przepraszam. GeForce 9400 GT. Zresztą, kto by to tam chciał. Minęło już w sumie półtora roku, to można wymienić pastę. Tak, uziemiłem się. Odprowadziłem z siebie ładunek elektrostatyczny, więc mogę dotykać karty spokojnie. Karta jest jeszcze ciepła, bo dosłownie przed chwilą skończyła obliczanie. Wszystko ładnie, o, samo odpadło. Przerwę na chwilę. Tak wygląda Nvidia 9400 GT. Tu mamy rdzeń graficzny, jak widać z naruszy. No pasta już taka sucha, więc już trzeba wymieniać. Zobacz, jaka ta karta jest upierdolona. Wygląda jak stado, kurde, kosmicznych żuli by się zżygało na nią. Ja pierdolę. A, nie lubię przeklinać, ale w tym wypadku szczerze. O, kurwa, klienci dzwonią. No to tak, klienci. Była rozmowa na temat karty graficznej, ale to już nieważne. No i zaraz będę tutaj ją czyścił. Ogólnie chciałem wygładzić radiator. To tak mniej więcej to wygląda. No pasta jest do wymiany, rok czasu już damy przepraszam bardzo, damy pastę. Chwilę dobra, już jestem. Damy pastę GD900, nie ma to jak pasta z Chin. Przyjaciele z Chin byli tak mili, że nawet w promocji z AliExpress mi ją sprzedali, więc jestem kolegom z Chin bardzo wdzięczny za to, że ratują mi dupę już x raz z rzędu. Dobra, no i co mi pozostaje, wymienić tą starą pastę. Oj, alkohol, czymś trzeba ją zmyć. Dobra, co, czymś sobie poradzę, więc zaraz wrócimy, jak będzie wszystko złożone. To więc tak, już kartę wyczyściłem. O, musimy to złożyć. O, i widzicie, rdzeń jest ładnie widoczny. O, zobaczcie, się błyszczy, kurde, jak trzeba. Zaświecimy, powinien być widoczny. No, to jest taki rdzeń graficzny, wyostrzę obraz może. Nie chce się dać. No. No nic, o. Ale powiększyć chyba się da. O Boże, jakie powiększenie. No, coś nie chce się dać. Ale mniej więcej widać, jak ta karta jest upieprzona. Dobra, teraz ją będę tutaj szerował. Teraz musi trochę wyschnąć, więc odpowiem na pytania. Ktoś się ostatnio w komentarzach mi pytał, dlaczego ja myję wszystko wódką. Używałem zmywaczy do paznokci, używałem, kurde, denaturatu, używałem alkoholu izopropylowego, ale według mnie takim najlepszym środkiem to jest zwykła polska żubrówka biała. Sorry bardzo, ale ta woda odkazi nie dość, że wszystko, to jeszcze i zmyje wszystko. Więc dlatego używam. No dobra, to teraz pozostaje nałożenie pasy, skręcenie całego pierdolnika i będzie fajrant. To by było na tyle. Chciałem pokazać, jak ja to robię. Ogólnie karta będzie zapierdalać dalej i będzie kopała różne badania naukowe w programie Boeing. Po półtora roku po prostu muszę wymienić pastę, bo jak ją z palcem sprawdziłem, to już wiedziałem, że to już jest koniec tej pasty, to już jest trup, więc trzeba czasem coś zrobić. I tak to wygląda i na dzisiaj to by było wszystko. Będę wymieniał wentylator na taki, który będzie lepszy.